serdecznie. I chciałabym zacząć od tego, że jakiś czas temu jechałam samochodem w nocy odebrać brata z jakiejś imprezy i droga była pusta i jeszcze w dodatku było z górki, więc no, można było nawet niechcący tej prędkości nabrać. No i zgadnijcie co? Zatrzymała mnie policja. No i myślę sobie, no Ania, twój pierwszy mandat. No ale oni wzięli ode mnie dokumenty, sprawdzili i mnie puścili. I nic, i tylko tyle. Niby powinnam się cieszyć, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, czy to nie jest tak, że policja już tak jakby nie ma siły walczyć z tymi wszystkimi kierowcami, którzy przekraczają ciągle prędkość. Czy to nie jest tak, że jest może, nie wiem, za wielu? Jestem pewna, że część z was tutaj siedzących jest kierowcami i chciałabym was zapytać, czy wam się zdarza przekraczać prędkość? Nie musicie mówić na głos, nie o to chodzi. Najwyższy mandat, jaki możemy dostać teraz za przekroczenie prędkości, to jest 500 zł, ale trwają już prace nad tym, żeby tą stawkę podnieść do 1000 zł. Z tym, że jakoś do tej pory te mandaty na nas za bardzo nie działały. No to co takiego moglibyśmy zrobić, żeby w końcu kierowcy przestali przekraczać dozwoloną prędkość? To samo pytanie zadał sobie Kevin Richardson z USA i wpadł na pomysł zamontowania oryginalnej kamery drogowej. Jak działały kamery drogowe? Robią zdjęcia samochodom, które jadły zbyt szybko. Ale kamera Kevina Richardsona robiła zdjęcia wszystkim autom, które omijały. A kierowcy, którzy jechali zgodnie z ograniczeniem prędkości, brali później udział w losowaniu nagrody. Nagrody, którą była pula pieniężna, zebrana z mandatów tych kierowców, którzy jechali za szybko. Efekt? W ciągu 3 pierwszych dni od zamontowania kamery, tylko 3 pierwszych dni, średnia prędkość na tej drodze spadła z 32 km na godzinę, to była Szwecja, z 32 km na godzinę do 25. Da się. Co takiego zrobił Kevin Richardson, że uzyskał tak niesamowity efekt? Otóż dodał do jazdy po tej drodze element gry loteryjnej. Kierowcy, którzy teraz jeździli zgodnie z ograniczeniem prędkości, nie robili tego już tyle po to, żeby uniknąć kary, co po to, aby zyskać nagrodę. Chcieli wygrać tą nagrodę, więc zdecydowali się przestrzegać reguł gry. Znali te reguły wcześniej, one się nie zmieniły. Ale dopiero teraz faktycznie zaczęli ich przestrzegać, po tym jak pojawił się element zabawy, gry loteryjnej. Kevin Richardson za swój pomysł dostał nagrodę The Fan Theory Award, która jest przyznawana za pomysły i wynalazki, które zmieniają nasze zachowania na lepsze za pomocą zabawy. Także widzimy coś niesamowitego. Gry potrafią sprawić, że angażujemy się w takie zachowanie i w takie działanie, w które być może w innych warunkach w ogóle byśmy się nie angażowali. Jak gry to robią? Odpowiedź znajdziemy w koncepcji pewnego słynnego psychologa z Węgier, który swoim nazwiskiem skutecznie łamie języki kolejnym pokoleniom studentów psychologii. I przyznaję, że ja, mimo że już skończyłam moje studia jakiś czas temu, to dopiero na potrzeby dzisiejszej prezentacji nauczyłam się to nazwisko wymawiać. A więc Mihai Csikszentmihalyi stworzył koncepcję flow. To jest stan przyjemnego zatracenia się w jakiejś czynności. Jesteśmy maksymalnie zaangażowani, jesteśmy maksymalnie skupieni i jest nam tak fajnie, że nie chcemy przerywać. Ale flow osiągamy tylko wtedy, kiedy to, co robimy, jest dopasowane do naszych umiejętności. I nie może być dla nas ani zbyt proste, bo wtedy się nudzimy, ani zbyt trudne, bo wtedy się frustrujemy. I stan, w jaki wchodzą gracze, grając w dobrą grę, jest bardzo podobny właśnie do tego flow. Dlatego tak ciężko jest tam czasem odejść od tej gry, czy to komputerowej, czy planszowej. To właśnie jest flow. Pewnie znacie to z własnego doświadczenia. Dobra, jeszcze tylko ten poziom i wyłączam. Zaczynamy grać, angażujemy się, jest fajnie, jest przyjemnie, jest flow. Poziom się kończy i wtedy jest... Dobra, jeszcze nie jest tak późno. Ten poziom już na pewno wyłączam. A potem jak patrzę na zegarek, to jest już dawno po drugiej. Tak gdzieś koło czwartej. Ale to nie ulegajmy stereotypom, bo nie tylko gry komputerowe tak nas wciągają. Gry planszowe też takie mogą być. Moja ulubiona gra planszowa trwa tak lekko 4 godziny i czas leci tak. Gry angażują. A gdzie tutaj jest temat przełamywania barier? No właśnie, gry tak bardzo nas angażują, że wiele osób ma do gier raczej negatywny stosunek. Bardziej do komputerowych niż innych. No ale znam też niejedną dziewczynę, która niechętnie puszcza swojego chłopaka na sesję gry RPG, która może trwać całą sobotę albo cały weekend. No właśnie, wiele osób ma do gier
takie uprzedzenie z góry, że dzieci nada, że marnowanie czasu, lepiej by poczytał książkę, ale czy słusznie? Zobaczmy, co gry dają w zamian. I zaczniemy od gier planszowych i od tego, że współczesne gry planszowe już nie wyglądają tak, tylko raczej już teraz tak. Także widzimy, że sprawa się już nieco bardziej komplikuje. I teraz przeważnie mamy zindywidualizowane postaci, gdzie każda ma swoje umiejętności, swoje narzędzia, swoje możliwości działań. Mamy też różne dodatkowe artefakty, kolejne elementy, dodatkowe narzędzia, które dały jeszcze więcej możliwych działań. Mamy też rzeczywiście jakiś cel do osiągnięcia, ale teraz już raczej nie ma tylko jednej drogi do celu, tak jak było kiedyś. Start, meta, jedna droga, zawsze ta sama. Teraz gadaj nam całe spektrum możliwych zachowań. I czasami trzeba się naprawdę nieźle namęczyć, nieźle pokombinować, żeby do tego celu dojść. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że aby grać w tą grę, musimy wykazać się pewnymi umiejętnościami, które podczas gry i dzięki niej ćwiczymy. Jakie to mogą być umiejętności? Zacznę od zarządzania celami, bo w grze jest więcej celów niż jeden i realizujemy je jednocześnie. Musimy więc nimi dobrze zarządzać, jeśli chcemy wygrać. Dalej, kreatywne rozwiązywanie problemów. Taka elastyczność działania, bo w grze dzieją się rzeczy niezależne od nas. Czy to za sprawą innych graczy, czy za sprawą samej gry. I musimy na nie na bieżąco reagować, ewentualnie korygować nasze wcześniejsze plany. Kolejna rzecz. Zazwyczaj nie gramy sami. Po pierwsze, musimy umieć dogadać się z innymi graczami, a czasami trzeba coś wynegocjować, czasami kogoś poprosić o pomoc. Także budowanie poprawnie komunikatu jest tutaj bardzo ważne. I dzięki temu, że gramy z innymi, ćwiczymy też naszą umiejętność pracy zespołowej. Tworzymy zespół z innymi graczami, nawet jeśli mamy inne cele w grze. Mogę tak jeszcze mnóstwo wymieniać, ale powiem jeszcze tylko o jednej rzeczy, moim zdaniem najważniejszej. Ponieważ z tymi wszystkimi rzeczami w grze musimy uporywać się, nie wiem, czy jest takie słowo, w tym samym momencie, tu i teraz, ćwiczymy naszą umiejętność wielozadaniowości, czyli radzenia sobie z kilkoma zadaniami jednocześnie. Także zobaczmy, że gry mogą naprawdę rozwiać wiele rzeczy u nas. I wiele osób myśli sobie, no dobra, to jeśli dzieci, czy ktokolwiek inny, chłopak, dziewczyna, mąż czy żona grają w gry planszowe, to jeszcze jest w porządku. Ale jednak co zdrowego może być w siedzeniu przed komputerem? No i tutaj wszystkie te osoby, które faktycznie są z góry do gier komputerowych uprzedzone, muszę zmartwić, bo gry komputerowe mogą rozwijać te same umiejętności, co gry planszowe, a mogą robić to szybciej. Dlaczego? Między innymi dlatego, że gry komputerowe oferują coś, czego gry planszowe za bardzo nie mogą oferować, natychmiastową informację zwrotną. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli robię coś nie tak i oddalam się od celu, zamiast się do niego przybliżać, od razu o tym wiem. Czemu to jest ważne? Dlatego, że nie ryzykuję włożenia ogromnego wysiłku w coś, co nie przyniesie oczekiwanego przeze mnie rezultatu. Innymi słowy, nie tracę mojej cennej motywacji do dalszych działań i wytrwale dążę do celu. Dlaczego jeszcze gry komputerowe mogą uczyć nas szybciej? Dlatego, że generalnie są szybsze. O ile w grach planszowych nic nas nie popędza, poza innymi graczami, o tyle w grach komputerowych akcja dzieje się przeważnie na tyle szybko, że nie mamy wyjścia. Musimy nauczyć się błyskawicznych reakcji i podejmowania błyskawicznych decyzji. Dobrych decyzji, jeśli chcemy wygrać. I co więcej, takie szybkie gry komputerowe angażują taką zdolność koordynacji oko-ręka, czyli ręka musi szybko reagować na to, co oko widzi na ekranie. A badacze dowiedli, że proces nabywania nowych umiejętności angażujących tą koordynację oko-ręka dosłownie zwiększa tą część naszego mózgu, która odpowiada za szybsze przekazywanie informacji między różnymi obszarami mózgu. To jest niesamowite. I wszystkie gry, wszystkie, i komputerowe, i planszowe, mogą zwiększać u nas poziom inteligencji. Kiedyś uważało się, że inteligencja jest stała, wrodzona i niezmienna, ale tak nie jest. Andrea Kuszewski, wieloletnia badaczka przyrostu inteligencji w ciągu życia, przedstawiła 5 zasad postępowania, które faktycznie zwiększają u nas poziom inteligencji. Te zasady to: szukaj odmiany, czyli rób coś nowego, stawiaj sobie wyzwania, myśl kreatywnie, wybieraj trudniejszą drogę i rozwijaj kontakty z innymi. To wszystko dzieje się podczas gry. Także zobaczmy, że gry to coś więcej niż tylko zabawa, nawet dla dzieci. I zostaniemy jeszcze w temacie dzieci. Tak właściwie, ile czasu dzisiaj dzieci spędzają na grach? Już tylko mówię o grach komputerowych i grach wideo. Badania pokazują, że statystyczny gracz w krajach rozwiniętych, do których Polska należy,
do 21 roku życia zdąży spędzić na graniu około 10 tysięcy godzin. A zgadnijcie, ile czasu polskie dzieci spędzają w szkole od podstawówki do końca liceum. 10 tysięcy godzin. Tyle samo czasu. W szkole i na graniu. Z jaką różnicą? Z taką, że do gier raczej nie trzeba ich zapędzać. A ze szkołą może być różnie. Czemu szkoła tak nie angażuje dzieci jak gry? Słyszeliście pewnie o ADHD. Generalnie chodzi o to, że dzieci nie umieją usiedzieć na miejscu, nie potrafią się skupić na jednej rzeczy zbyt długo. Wy też macie wrażenie, że dzisiaj prawie o każdym dziecku mówi się, że pewnie ma ADHD? Tak jakaś epidemia ostatnio. A najgorzej jest w szkołach. I nauczyciele świetnie wiedzą, jak bardzo ruchliwe i hałaśliwe są dzisiejsze dzieci. I pewnie powiedzą wam, że kiedyś dzieci takie nie były. To co takiego się stało? Czemu te dzisiejsze dzieci są takie pobudzone? Skąd u nich tyle energii? Spójrzcie na to. Tak wyglądał świat dzieci w Polsce jeszcze 30 lat temu. Tak wygląda dzisiaj. Tu jest mnóstwo bodźców. I dzisiejsze dzieci są do tego przyzwyczajone. To jest normalne dla nich, że mają wokół siebie cały czas reklamy, neony, mnóstwo świateł, hałas ruchu ulicznego, w domu telewizor na pół ściany. To jest normalne dla nich. Wszystko dzieje się u nich szybko, w ich świecie. Nienormalne natomiast dla nich może być to, kiedy tych bodźców nie ma i kiedy trzeba zwolnić. Pamiętacie, jak wyglądały lekcje w waszej szkole? To powiem wam, że dzisiaj niewiele się zmieniło. Cały świat się zmienił, a szkoły nie bardzo. I nic dziwnego, że dla dzisiejszych dzieci lekcje mogą być po prostu za wolne, za nudne. No to co z tym fantem zrobić? Jak pomóc tym dzieciom zaangażować się w lekcje? Jak pomóc im się skupić? Wy już pewnie wiecie, co powiem. Lekcje nie angażują, gry angażują. No to co, gdyby lekcje były grami? Niemożliwe? Pewnie, że możliwe. Anat Pai uczy 8 i 9-latków w szkole w Minnesocie w USA. I postanowił wykorzystywać gry i nowoczesną technologię jako narzędzie nauki dla swoich uczniów. Efekt? W ciągu jednego roku takiej nauki jego uczniowie przerabiają materiał z 2 lat. I jeszcze świetnie się przy tym bawią. Do takiej nauki nie trzeba ich zapędzać. One chcą się w ten sposób uczyć. Co więcej, powiem wam jeszcze, że jedna z uczennic Anat Paya, Sabrina, stworzyła społeczną petycję, aby walczyć o prawo do takiej nauki również dla innych dzieci. O prawo do wykorzystywania nowoczesnej technologii i gier na lekcjach. Żeby dzieci mogły uczyć się więcej, szybciej i w bardziej zindywidualizowany sposób. A Sabrina wpadła na pomysł tej petycji po grze lekcji o prawach i obowiązkach obywatela. A co ze starszymi dziećmi? Takimi w wieku około 19-20 lat. Ze studentami. Profesor Lee Sheldon z Uniwersytetu w Indianie stworzył sylabus kursu, w którym nie ma tradycyjnych ocen, ale są punkty doświadczenia zbierane przez studentów w trakcie trwania semestru za realizowanie różnych zadań. Na przykład za walkę z potworami, czyli quizy i egzaminy, za realizowanie przygód typu robienie badań już i robienie prezentacji. Niektóre z tych zadań możemy robić indywidualnie, ale żeby wykonywać inne, musimy zrzeszyć się z innymi studentami w tak zwane gildie. Każda gildia ma swoją nazwę, studenci mają swoje awatary, a kurs profesora Sheldona bije rekordy popularności u studentów. Te dwa przykłady są z USA, ale nie musimy tak daleko szukać. Doktor Michał Mochocki z Uniwersytetu w Bydgoszczy wypróbował grę typu LARP, czyli grę teatralną, gdzie odgrywa się różne role, na powtórkowych lekcjach historii w kilku szkołach ponadgimnazjalnych. A potem sprawdzał wyniki uzyskiwane w testach wiedzy uczniów, którzy brali udział w lekcji z grą i uczniów, którzy brali udział w lekcji tradycyjnej. I zgadnijcie, co się okazało. Uczniowie lekcji z grą zawsze uzyskiwali wyższy wynik niż uczniowie lekcji tradycyjnej. Dlaczego? Znowu dlatego, że gry mają tą magiczną moc budzenia nas tego niesamowitego i szczerego zaangażowania w to, co robimy. I jeszcze przy okazji dają nam tą frajdę. Także zobaczcie, ile dobrego nam mogą dać gry. Ale jest jeszcze więcej. A co gdyby gry mogły sprawić, że czulibyśmy się szczęśliwsi? Jak to możliwe? Tal Ben-Shahar, harwardzki ekspert od szczęścia, słusznie zauważył, że my ludzie czujemy się lepiej robiąc coś, niż nie robiąc nic. Jesteśmy szczęśliwsi, kiedy jesteśmy aktywni, a nie kiedy jesteśmy bierni.
Bierni jesteśmy na przykład wtedy, kiedy po ciężkim dniu w pracy wracamy do domu, włączamy telewizor, kładziemy się na kanapie. Wtedy jesteśmy bierni. A aktywni jesteśmy właśnie wtedy, kiedy gramy w grę. Jesteśmy szczęśliwsi, jesteśmy aktywni. Także to dobrze, że teraz już co 10. osoba na świecie jest graczem. Jest nas coraz więcej i gramy coraz więcej. Komórki, konsole, komputery i ostatnio, co mnie bardzo cieszy prywatnie, coraz bardziej popularne są gry planszowe. Gramy coraz więcej i gra nas coraz więcej. Grają dzieci, grają dorośli, grają nawet emeryci. Słuchajcie, co szósty emeryt spędza na grach komputerowych przynajmniej 20 godzin w tygodniu. To są wyniki z zeszłorocznego ogólnopolskiego badania. To jest niesamowite. Jest nas coraz więcej graczy i będzie nas jeszcze więcej. I to nie jest powód do zmartwień. Przeciwnie. Gry nie są lekiem na całe zło, ale mogą być doskonałym narzędziem, jeśli przełamiemy w sobie to stereotypowe myślenie o grach jako dziecinnadziei i marnowaniu czasu. I moim apelem do was jest właśnie przełamanie w sobie tej bariery, jeśli ją macie. A jeśli jej nie macie, to przełamujcie ją u innych. I grajcie. Z bliskimi, z obcymi. Grajcie ze znajomymi i z nieznajomymi. I na koniec chciałabym zostawić was z myślą Brenna Stone-Smitha, teoretyka gier, który słusznie zauważył, że przeciwieństwem do gry nie jest praca. Bo gra jest pracą, jest wysiłkiem wkładanym w osiąganie celu. Przeciwieństwem do gry nie jest praca, jest depresja. Także grajmy więcej, do tego zachęcam. Dziękuję.